Darku, ile alkoholu wypijasz w ciągu jednego dnia? Jednego dnia. W ciągu jednego dnia wypijam od 4 do 5 litrów dziennie, żeby się dobrze czuć. Wtedy ludzie mi dają pieniążki. Jeżeli mi nie... A na co zbierasz te pieniążki? Pieniążki? Typowo na alkohol. Aha. A ile masz lat, Darku, powiedz mi? 45. 45 i się trzymasz w formie. A ile jesteś lat na ulicy już? 6. 6 lat. No i zobacz. I cieszysz się życiem? Bardzo. Kocham ludzi, bo ludzie są bardzo perspektywni, przyjaźni. I ludzi bardzo kocham. Nie wszyscy, ale są. A takich ludzi jak Darek powinno się szanować. Z pełnym uznaniem. To jest generalnie dokument poświęcony temu, jak lump dopijający wino zamierza skoczyć sobie tu. My mu w tym nie pomożemy. Ale i tak się muszę napić. To pij. O. O tak, do dna. Chylej ile... O, pokaż ile najwięcej naraz jesteś w stanie wypić. Pokaż, kurwa, kozaku. To ci uwierzę, że wypijasz 5 litrów chlania dziennie. Pomimo to, że piję taki alkohol, dynk co nie rusza, pomimo to, że... Rusza, nie, sorry. Pomimo to... Dwa razy mnie ratowali z tego. Z dynksu? Tak. Aha. Raz mnie wiele nie poratował gościu, bo wracałem z imprezy jak dziabnięty jak diabli. Mhm. I miałem 10 km do przejścia. Jak mi dał, to myślałem, że się wyhaftuję. Aha. A drugim razem... Przepraszam państwa najbardziej, co państwo myślą o bezdomnych ludziach? O bezdomnych, tak? O bezdomnych. A drugim razem po prostu kumpel mnie poratował. Jak zapytanie? Myślę, że dobrze odpowiedź świadczyła sama za się. Mamy ich w dupie. No właśnie. No może nie w dupie, ale gdzieś tam... W poważaniu głęboko. W poważaniu szerokim, głębokim. I tak ma być. Po prostu... I tak ma być. Mamy mieć bezdomnych w dupie. Nie bezdomnych. Takich ludzi, co myślą o nich źle po prostu. Krytyka konstruktywna oczywiście jest dobra. Marcin, znasz angielski, jesteś... Nie każdy pojmuje angielski, a angielski język trudny, także naprawdę... Podziw. Podziw dla niego robię, dlaczego? Bo w języku angielskim masz 6 odmian. 16 czasów. 16, no. Jedno zdanie powiesz, a wychodzi co innego. Powiesz. Forever is good, people... Ma Marcin dokończ. Z takimi ludźmi na zawsze do końca życia. No. Jak mam powiedzieć w końcu? Z takimi ludźmi na zawsze do końca życia i jeszcze jeden dzień dłużej. With people are here every day and to longer the last day. And... Świetnie. Last day. Nie dokończył, ale zaraz dokończył. No. And no. The last day to end the world. Everybody, wszyscy razem, kłamy się. No, troszeczkę pomieszałem. No dobra, kurwa, pomieszałem, bo musiałbym mieć to napisane. To wtedy by było inaczej. Tak, ja nie umiem napisać. Ja mogę z Niemcem porozmawiać. Poszkodzić. Ale nie. Czarnobyl. Nie napiszę ci też tego. Żurnobyl. Powiedz mi, czy uważasz się za lumpa? Nie, jestem człowiekiem. Ale zlumpionym. Nie. Zniszczonym, może przez życie. A ja jestem. Ja jestem lumpem. Nie jesteś lumpem. Jesteś też człowiekiem. Zniszczonym przez życie, przez państwo, naszą skarbówkę i innych ludzi. Jesteś człowiekiem, zapamiętaj to słowo. No. Nigdy nie jesteś lumpem. A czy ty byłeś, że jesteś lumpem? Słowa. Lump zależy pod jakim... W jakim kontekście? W jakim kontekście to odbierasz. Jedni, mogę się przebrać za lumpa, będę lumpem. Mogę się przebrać za biznesmena, będę biznesmenem. No tak. Ale że jestem brudny... Mogę spać w gównie i też będzie mi dobrze, chociaż będę śmierdział. Ale na drugi dzień się umyję i wiem, że mam na koncie tam, jak biznesmen, przygotował się przybierze za biznesmen. Mhm. Przepraszam bardzo państwa. Co państwo myślą, że zimny A Błażej, ty jego fanaberię. Sami sobie, czy pomimo... Muszę być bardzo sobie. A może dziewczyny się udzielą w tym temacie?
No tak średnio mi powiedziałeś. Chyba się wstydzą. Wstydzą się, troszkę się krępują, ale to nic. A powiedz mi, młody człowieku, co jest twoją wartością w życiu? Kurde, głębokie pytania jak na dzisiaj. Ja myślę, że bardzo proste. Studia... Zawie mnie ktoś. O, no tak, tak właśnie to jest, jak cię wszyscy zostawiają, widzisz? Też jesteś po części bezdomny. Jakim celem jest twój wywód na ten kraj, którym jest Polska? Co sądzisz o naszym Polsce? Porażka Polska. A o ludziach bezdomnych, na przykład taki jak ten człowiek tutaj, to można takich ludzi poniżać? Trzeba ich pomóc. A dołożycie się do wina? A dołożycie się do wina? Nie, to było nasze pytanie. Dobra. Trzymajcie się. Kreatywni ludzie, naprawdę. Szanujcie kobiety i skoczcie sobie. I przede wszystkim... Udanego weekendu. Jeśli jesteście w związku, to nie zrywajcie, bo taką kobietę trzeba szanować. I przede wszystkim... Miłego wieczoru. Dzięki. No właśnie. Na razie. To jest pytanie człowieka o wartości, to jest głębokie pytanie. Ale zobaczysz za tym filmem, ile ludzi będzie oglądać. No dobrze, że moje facjaty tutaj nie widać. O, Jezus. Dobra, to stwierdzam, proszę.